Naszym gościem w studio podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach jest Marek Dietl, prezes Giełdy Papierów Wartościowych. Dzień dobry, panie prezesie. Dzień dobry. Panie prezesie, jakich inwestorów chciałby pan przyciągnąć ze Stanów? 82% firmy zarządzające 82% aktywów na świecie, ich główną siedzibą centralną są Stany Zjednoczone. I mimo że to bogactwo przesuwa się w kierunku Azji, to często firmy amerykańskie po prostu otwierają swoje oddziały zajmujące się zarządzaniem aktywami na rynkach wschodzących, na przykład w Azji, ale wciąż te centrale firm i te główne ośrodki decyzyjne firm zarządzających aktywami inwestorów są w Stanach Zjednoczonych. I od 18 roku, kiedy zostaliśmy zakwalifikowani do tych rynków rozwiniętych, to właśnie tam musimy jeździć, tam zdobywać inwestorów dla giełdy papierów wartościowych. A mamy teraz taki dobre nastawienie, dobry sentyment w Stanach Zjednoczonych, między innymi przez to, że są tak dobre relacje na poziomie tym politycznym, polsko-amerykańskie. I jednak inwestorzy amerykańscy, ci portfelowi, patrzą na to, w jakich kierunkach rząd Stanów Zjednoczonych lokuje swoje aktywa związane z bezpieczeństwem. I wydaje się, że jest taki proces przechodzenia w tej chwili Polski z takiego poziomu troszkę ziemi niczyjej do tego, że to jest jednak taki, powiedzmy, jeden z tych podstawowych rynków w Europie, w którym powinni oni być. I pojawiają się w tych funduszach już takie specjalne alokacje na to, żeby właśnie w Polsce inwestować. I musimy tylko ten dobry okres, tą dobrą koniunkturę na stosunki polsko-amerykańskie wykorzystać. Stąd rzeczywiście często latamy do Stanów Zjednoczonych, bardzo mają takie intensywne roadshow też wśród funduszy amerykańskich, które mają swoje biura w Londynie, bardzo mocno zabiegamy i krok po kroku widzimy coraz większe zainteresowanie tych aktywnych funduszy inwestycyjnych polskimi spółkami, szczególnie z sektora gamingowego, gier komputerowych, a szerzej takie spółki technologiczne oraz instytucje finansowe. Amerykanie wydają się wierzyć w trwałość takiego szybkiego wzrostu gospodarczego w Polsce i stąd inwestycja w bank wydaje się, czy instytucję finansową, bank czy ubezpieczyciela wydaje się być z ich perspektywy sensowną inwestycją. Nadchodzący Brexit może być też z jednej strony problematyczny dla różnych branż, natomiast polska giełda może na tym Brexicie skorzystać, pana zdaniem? Dla nas Brexit ma i takie elementy dodatnie, szczególnie w zakresie usług posttransakcyjnych. Wiele naszych nawet instytucji finansowych nie korzystało z naszej infrastruktury posttransakcyjnej oferowanej przez KDPW na rzecz rozwiązań oferowanych przez londyńskie instytucje rozliczeniowe. I tu się rodzą szanse. Też myśmy się przygotowali na Brexit bardzo dobrze. Wszyscy nasi istotni i zdalni członkowie mają swoje już siedziby w kontynentalnej Europie. Myśmy ich skutecznie podłączyli, więc jakby nie widzimy tutaj strat po stronie dostępu do naszego rynku. Po stronie minusów jest to, że łatwiej jest dzisiaj obejść w ciągu jednego, dwóch dni Canary Wharf czy City, prawda, i odwiedzić wszystkich istotnych inwestorów i banki inwestycyjne. No troszkę zaczyna być taka, pogłębia się fragmentaryzacja rynku finansowego w Europie. Natomiast widzimy też, że nawet w tej fazie przygotowania do Brexitu, powiedzmy bank inwestycyjny zrzutujący parę tysięcy osób przenosi z Londynu do Amsterdamu 20, żeby obsługiwać tą kontynentalną Europę. Więc w finansach ludzie są bardzo racjonalni i pragmatyczni i jest tak duża zaleta z tego, że jest to centrum finansowe w Londynie, że ta rola nawet w przypadku Brexitu Londynu nie będzie się tak istotnie zmniejszać, a pewne drobne fragmenty rynku może nam się uda z tych brytyjskich instytucji wyrwać. Panie prezesie, czy pana zdaniem teraz jest już dobry moment na to, żeby rozpocząć dyskusję publiczną na temat konstytucji i długu publicznego? Ja przypomnę tylko, że w konstytucji jest zapisane, że dług publiczny nie może przekroczyć 60% wartości rocznego PKB oraz jest kryterium 3% PKB jako maksymalnego poziomu deficytu sektora finansów publicznych. Czy to jest dobry moment teraz?
Lepiej dyskutować o tak fundamentalnych kwestiach, jak mamy 48% dług publiczny do PKB, niż jak mamy 59%, bo wtedy zawsze jest oskarżenie, że jest to działanie takie, powiedzmy, koniunkturalne i powiedzmy, tak jak mieliśmy przypadek, prawda, z OFE, gdzie ta reforma OFE dość taka szybko przeprowadzona, pewnie miała związek z dość marną sytuacją finansów publicznych w 2014 roku. I też brakuje w literaturze ekonomicznej przekonywujących argumentów, że właśnie 60% jest tym optymalnym poziomem i też nie ma nigdzie napisane też, że 3% jest takim świetnym poziomem deficytu, może lepsze jest 3,5, a może 2,5, a może 2,4. Tego po prostu nikt nie wie, był to wynik pewnych negocjacji między Francją i Niemcami w kontekście wprowadzenia euro, więc nie mamy takich postaw ekonomicznych sądzić, że 60% jest najlepsze i 3% jest najlepsze, to jest pierwsze. I pytanie jest, czy w ogóle potrzebny jest taki zapis, skoro zapis o 60% był głównie wynikiem uzasadnionych obaw w 1997 roku, że może wrócić inflacja. Dzisiaj takie zagrożenia są dużo mniejsze, a nawet widzimy, że nominalne PKB jest wyższe niż nominalne stopy procentowe, więc nawet cały czas się zadłużając, dług się jakby w relacji do PKB sam zaczyna spłacać. Natomiast pewnym rozwiązaniem, które chciałem, jakby idąc w ślad za tym wywiadem, który udzieliłem, no to jest tak zwana złota reguła budżetowa, mówiąca o tym, że deficyt budżetowy owszem może istnieć, ale z tego deficytu można finansować tylko wydatki inwestycyjne, czyli zwiększając potencjalną produkcję gospodarki. To wydaje się dzisiaj być dużo ważniejszym rozwiązaniem. Mamy wciąż braki w tej infrastrukturze fizycznej, bardzo znaczące, szczególnie jeśli chodzi o transport rzeczny, śródlądowy, tu potrzebne są bardzo duże nakłady. Też koleje, potrzebujemy dużych inwestycji, ale też jeszcze ważniejsze inwestycje w kapitał ludzki, prawda? Nie mamy żadnego elitarnego, światowej klasy uniwersytetu. Opieka zdrowotna też, no, nie możemy być w pełni z niej zachwyceni, szczególnie jeśli chodzi o profilaktykę. Powinniśmy dużo większe nakłady na profilaktykę, szczególnie większe wśród dzieci, więc wydaje się, że dzisiaj, o ile by te środki były przeznaczone na znaczącą poprawę inwestycji, to tych właśnie w kapitał ludzki i w kapitał rzeczowy, to wolałbym być w kraju o większym, o lepszej infrastrukturze i zdrowszych i lepiej wyedukowanych ludziach, nawet licząc się z tym, że będziemy mieli 70% dług publiczny do PKB. Widzimy, że są kraje takie jak Afganistan, mają niski dług publiczny, są kraje takie jak Japonia z rekordowym długiem publicznym. No, widać, że tą zamożność się buduje inaczej, a nie przez takie sztywne reguły, tylko przez dobrą po prostu politykę gospodarczą.